budynek dawnego przejścia granicznego w Istebnej Jasnowicach, Dom Trzech Narodów. To właśnie tutaj swoje miejsce znajdzie Centrum Muzyki Karpat. Znajdzie, bo obiekt zostanie zmodernizowany. Na realizację tego projektu gmina otrzymała wsparcie ze środków ministerialnych w wysokości 4 milionów złotych. Cieszę się, że mogliśmy też znaleźć środki w programach rządowych, bo dofinansowanie na poziomie 4 milionów złotych, no to jest duże wsparcie i mam nadzieję, że tutaj ten obiekt będzie dobrze funkcjonował, a też jeszcze są głosy, że jeszcze będzie dalej rozbudowywany, także tylko się cieszę, że takie centrum powstanie. Więcej o Centrum Muzyki Karpat można się było dowiedzieć w niedzielę 19 grudnia, kiedy to otwarto pierwszą pokazową ekspozycję w sali Beskidzkich Muzykantów. To jest taka mała namiastka, jakieś powiedzmy 5% tego, co tutaj powstanie w tym Centrum Muzyki Karpat. Trudność tej ekspozycji polega na tym, że jest ona powiedzmy tymczasowa w sensie miejsca, ponieważ będzie musiało być to wszystko wyniesione. Po remoncie budynku z powrotem będzie umieszczone na już może niekoniecznie ta sama lokalizacja, nie? Czyli trzeba było to tak zaprojektować i skonstruować, żeby można to było rozebrać, wywieźć i z powrotem potem zamieścić. I żeby funkcjonowało. Więcej pomysłów mam tutaj na rozwiązania, żeby to ciekawie przedstawić, no ale kwestia jest miejsca, nie? Na ten moment do dyspozycji dostałem tylko tą przestrzeń i tylko to zagospodarowałem. No właśnie, to o te ciekawe rozwiązania już pytam, bo znajdujemy się tutaj przed mapą, która jest już takim ciekawym rozwiązaniem. Zgadza się, bo chcemy tutaj dużo interaktywnych historii zamontować. Mianowicie tutaj jest taka wersja na razie, to jest demonstracyjna, pokazująca na łuku Karpat, jak odbywały się wędrówki. A z tymi wędrówkami ludzie przenosili kulturę, czyli między innymi muzykę. Można odsłuchać muzyki, która była charakterystyczna dla rejonu, powiedzmy, rumuńskiego. I do tego chciałbym jeszcze dołożyć podświetlenie, gdzie będzie zespół w stroju ludowym z danego rejonu, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić tą mapę. Nie? Także to na razie jest tylko demo. Więcej przede wszystkim też tych przycisków, więcej utworów, bardziej to wzbogacić. Ekspozycja na czas remontu zostanie przeniesiona, ale jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już w 2023 roku Centrum Muzyki Karpat zostanie oficjalnie otwarte. Na dzień dzisiejszy mamy opracowaną koncepcję nowej placówki. W przyszłym roku podejmiemy prace projektowe. No i myślę, że w tym roku 2023 już będzie rozbudowa tego obiektu. No i w kolejnych będziemy się już cieszyć tym miejscem. To ma być taka perełka w tej części regionu. Jak podkreśla wójt gminy Istebna Lucja Michałek, Centrum Muzyki Karpat ma być nowoczesnym, interaktywnym miejscem łączącym wiele funkcji. Będzie to placówka, która będzie miała charakter ponadregionalny. Chcemy, aby tutaj ekspozycja, od której dzisiaj zaczynamy, co roku była uzupełniona o kolejne instrumenty z łuku Karpat. I także takim naszym marzeniem jest to, aby można było wszystko, co tutaj prezentujemy, na miejscu wytworzyć, czyli po to będą te salki warsztatowe do wytwarzania instrumentów. Będzie również kilka salek do nauki gry na instrumentach lub śpiewu na zasadzie mistrz i uczeń. Kolejną kwestią to będzie coś, na co wszyscy czekamy w Trójwsi Beskidzkiej. Będzie to sala ze sceną, odpowiednio akustycznie przygotowana, aby nasze zespoły, nasze kapele, ale i nie tylko, także te, które zostaną zaproszone, właśnie grające, prezentujące muzykę Karpat, mogły odpowiednio ją przedstawić, zagrać, żebyśmy się mogli nacieszyć tym dźwiękiem, brzmieniem. A wszystko to zostanie wykonane w nowoczesnej formie interaktywnej, multimedialnej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.